Jak widziałeś na biku, o, mam gana, niezbyt dobrego, ale styknie na kałachowe, BK18. No i jak widziałeś, straty są kolosalne, tak, bo to, ale z drugiej strony ta piechota ma dużą organizację, więc długo walczy, ale przez to generuje olbrzymie straty, w sensie też w sprzęcie, nie? I potrzebuje bardzo dużo manpowera. Ciężko jest, nie nadaje się do ofensyw, acz ostatecznie przebiliśmy tego bika, też dużo szczęścia w tym było twojej pomocy i zasługi Włochów też. Tak, to jest. Tutaj jest, pamiętam, studnia. Tutaj wszystko pamiętam, znam na pamięć. O, taśma zwiąże komuś ręce. Usta można zakleić też taśmą. No nie wiem, dlatego ja unikałem walki. Taka piechota jest najlepsza do defensywy. No właśnie najlepsza do defensywy, jest to prawda. Do ofensywy, kurde, ciężko, ale czasami daje sobie radę. Przez to, że ta organizacja właśnie i że jak ktoś ma słabą ekonomię, taką, no że znaczy jak ktoś za bardzo się rozmieni na drobne, zacznie produkować to, tamto, siamto, to jak ja go tak będę tą piechotą naciskał, to jest szansa, że będzie miał mało zaopatrzenia. Na przykład miał minus 60 tysięcy, big mówił, wyposażenia piechoty, nie? To jest bardzo dużo. A ja produkowałem tylko piechotę, dwie rzeczy produkowałem. No jedną, no cztery, bo jedna fabryka na lokomotywy, trzy na ciężarówki i później po połowie na wyposażenie piechoty i na koniec samoloty. Jak jakieś fabryki były mi niszczone, to samoloty były na dole i one przyjmowały te straty, nie? O, tylko ciężko by było, gdybym był sam na sam z Bikiem i gdyby jeszcze on nie szedł Trockiego wcześniej na przykład, nie? I byłby rzeczywiście z SRR takim na maksa od początku się przygotowywał, nie? Czołgi by jakieś porobił, wbijałby mi się liniami. Ciężko, może moje kasy, bo miałem bardzo dużo tego z Close Air Support. Wiem, bo oglądałem woda. To wrzuciłeś. A, tego ostatniego, no. A, to dlatego, przeuważyłeś techniki, tajne strategie. No i jutro będzie, no tak, jutro może się uda. Dzisiaj to jeszcze poklikam komputer, jedzenie kocie, może nie będę, ja nie chcę ryzykować. Ja wezmę drugiego takiego samego BK, to będę miał takie różnice dwie, nie? Naładuję jednej szczelę, biorę drugą, jeb, znowu. Będę ładował później. A o czym to ja mówiłem? Ja, ty widziałeś to? Moc. Słyszę? Nie. Mosin z czterema naboja. Jesteśmy bogaci. Nie, no to ja już jestem ustawiony. Normalnie w życiu byś w tej zinie znalazł takiego Mosina z czterema nabojami w takiej chacie. Na normalnym serwie, więc tutaj jest, no, lepiej tak. Lepiej jak ma się właśnie ten krótki czas na grę, jakąś godzinkę czy coś, to coś tutaj poznajdujesz, nie? Aha, fabryki jakie miałem. No to tutaj jak mówiłem właśnie, że tak to wygląda. Ty, patrz z tłumikiem. A, nie ma magazynka, ale fajnie wygląda. Dobra. No i teraz od razu dziś, gdzie spotkam wielu graczy. Mogilewka, no oczywiście, klasyka. Klasyka gatunku do Mogilewki. To dobra, będę jeszcze do śmierci, ale ze śmiercią będzie ciężko, bo czuję się teraz taki oszczelany, nie? Czasami tak jest, że wszystko ci tak siada, więc ze śmiercią będzie ciężko, to musielibyśmy do 6 rano tak naprawdę grać. A ja muszę do pracy jeszcze jutro. Do śmierci albo do tego, aż ja kogoś zdejmę, nie? A w Mogilewce to się ziści bardzo szybko. Tam to będzie super. Aha, mówiłem, że jutro prawdopodobnie będzie, chyba jutro, albo pojutrze. Z tego ostatniego live'a, gdzie właśnie Bika pokonaliśmy wespół na tym kanale Hearts of Iron 4 Sztuka Wojny. Czałeś to? Przeliście? Bo nie mam, że ziomuś jeszcze jest. Ktoś mógł polować na świnie, a wtedy go złapie, jak będzie ją przyrządzał. Ty, tam świnia leży? Nie. Nie, to krzak. Ten czerwony kapturek zdejmę i te oczy. Kurde, troszkę zgubiłem ten strzał. Gdzie on był? Jose. Ty, owce, tak. To są owce, czyli strzał do owce. A, to bandyta. Ciekawe, co jeszcze robi. O, to są jednak kozy. Tak jak myślałem. On ją gonił i w lesie gdzieś dorwał. W jagodach. O, ona ma na plecach. Ty, tam jest gość. No jasne. Ktoś tutaj jest. Nie, tam nie ma nikogo. Ktoś mi tu nie pasuje. Nie układa mi się w całość. Kurde, no. O, jesteś, ziomuś. Ziomuś. Zaraz będą dymy. Gramy do śmierci. Tylko, że to będzie bardzo trudne, ale do, aby kogoś zdejmę, nie? Często tak sobie zakładałem, że do śmierci, bo musiałem, kurde, grać 48 godzin i jedzenia mi zabrakło w domu. O, lera, no. Ty, ale owca to by mi się przydała, tak, swoją drogą. Może ja ją, bo ja ją po prostu, no, w celach jedzenia tutaj do niej podejdę. I mam kozła ofiarnego.
I można po cichu, można, a nie tak jak tamten bandyta, tylko teraz musiałbym ręce umyć. Mogilewce umyję, tam będę się cofał. Nie patrz się za siebie, bo ci z przodu, wiesz. Jak ruszam się lewa, prawa, jak Miss Daisy. Ja już go nie znajdę, dobra, idziemy do mogilewki. Szybki squat wipe i się loguje, nie? Kurde, ten płot zawsze jest trudny do przejścia. Płot zatrzyma bydło, ale wąż się prześliźnie, nie? A koń przeskoczy. No, teoretycznie. Dobra, mogilewka, myk, idę, dobrze. Ręce mógłbym... Nie, nie mam żadnego picia. To ja ciekawe, czy kolą da się umyć ręce. Myślę, że nie da się. Nie da się, bo muszę pstyczka najpierw styknąć i bym pobrudził. Lewka, biegniemy do Mornhepka. Teraz zacznę, tak będę biegł. Głowa mi spadnie na klawiaturę. Pato Stream. Piwo i Daisy. To by pomyśl. Nie no, ale to jedno tylko. No, ale po pracy. Co? A dobra. Jak tylko zobaczę z daleka mogilewkę, to wszystko już na pamięć, każdy dom będę znał. Ale będą dymy, już widzę. Ale mgła jest potężna. Ty, tutaj nawet mógłbym podejść sobie na szybko. Tak, bo to jest... Nowi gracze tego nie znają. Kiedyś się strzelałem z dwoma gośćmi. Wygrałem. Według mnie. O, cześć Monika, ja piernicę, ty. Kopela. Ja ogólnie nadaję, wiesz, ale na teraz części na drugim kanale Hearts of Iron 4 Sztuka Wojny. No, długi tytuł, nie przemyślałem tego zbyt dobrze. On jest w polecanych kanałach na kanale. No, jakbyś chciała, nie? Ale tutaj też DayZ będzie jak najbardziej tak samo. Teraz już będą bardziej regularne, ale długo, nie? Lat Cup. Jestem teraz taką babką. Jak oczy jak wilk i łapy całe, czyli LSD. Dobra, szybko bar, zobaczę co to się stanęło tutaj. Dobra, znam te obszary na pamięć, tylko zerknę, pokażę wam gdzie jest mogilewka tutaj na mapie. Widzicie, ja jestem tutaj, a mogilewka, jak chcę iść do mogilewki, to i muszę iść tutaj. O, jak Liwonia? Rzeczywiście fajna, fajna, bo tutaj kondzio Liwonia to jest mapa w Daisy, to jest, no tak, tak jak jest w Tarkowie, tutaj żeby ci porównać, to masz ten, to masz różne mapy, tutaj jest mapa Liwonia, tam masz polskie nazwy. Jest wzorowana na Rzeczpospolitej i nawet są stacje Orlen, tylko minimalnie zmieniony jest znaczek Orlenu, nie? To jest oficjalna mapa do Daisy. No i mi się bardzo podobała, tylko serwer okazał się zbyt hardkorowy dla Diega, bo ja oczywiście, no, Campfire, Tripod, ja oczywiście super, to mi graj, ale no, ciężko było coś znaleźć, nie? I ja na przykład miałem podobna Prypeć, fajna mapka, może dzisiaj na Prypeci pogram. Na Prypeci w Daisy? Jest taka mapa? No, ale taki serwer znalazłem, że było hardkorowo i ja kurde często mam tak dwie godzinki na grę czy coś i tak po prostu było ciężko, tak ginąłem, ja tutaj zginąłem teraz, dzisiaj chyba ze 4 razy i nikogo nie zabiłem, teoretycznie, bo uważam, że ostro pouszkadzałem ludzi, ale niestety nie do końca, nie wykończyłem. Jest mapa Prypeć, ale kurde, a tam są może jakieś potwory? Nie, ale serio pytam, powiedziałem, że są jakieś serwery w Daisy a la roleplay, gdzie normalnie są te potwory, jak stalkerze, nie? Gość idzie, tu nagle, ja ostatnio nie śmiejąc się, tutaj są mumie, nie? Spotkałem, o, zaraz ci pokażę, nie wiem, czy widziałeś. Jak pierwszy raz zobaczyłem, to byłem w szoku kompletnym. Zaraz ci pokażę mumie. W tej mgle. My na to z Diegiem mówimy mgła dupy. I tam są mumie. Tylko jeśli mumia cię zobaczy, niech ci ziemia lekką będzie. To już lepiej samemu strzelić sobie w łeb. Przynajmniej na twoich warunkach. To jest Hunter, ale zimowy, no to podziękuję. Ma amunicja do mojego BK, która jest z B, a może i niezbędna, bo mam 4 naboje tylko do Musina. Diegowi to map, to mapki z lutu. No, kot. No, Diegowi to wiesz jak jest. Ja jestem jednak dużo lepszym graczem od niego, więc jemu trzeba takie wiadomo słabe. Może będzie słuchał to właśnie, żeby wiedział. Ale on teraz już gnije, czyli śpi, żeby rano zbierać koszyczki popieńki w lesie. Dobra, nieważne. No i teraz ci pokażę te mumie, o ile będą. Ale musimy być bardzo ostrożni, bo ktoś zginie. O, zobacz, widzisz tą mumię? Specjalnie dla ciebie spróbuję jedną do siebie zachęć. Musisz stanąć i kliknąć F2, machasz rękami, nie? Pyk. I macham rękami teraz. No nie podziałało, dobra. No to podejdę troszeczkę, ale dwie to już jest pewna śmierć. Z jedną może mi się fartem uda. Musimy być bardzo cichy. Już po nas. Ja pierniczę, czym umie? No to już po nas jest. O, co mnie to było? Ty gość! Ja pierniczę i mnie gonią mumie, a tu gość. Co tutaj? Na chuj! Kurde! Ja pierniczę. Wow!
Dostał, ale czemu nie leży? No co to ma być? Ja pierniczę, no dostał z Mosina i nie leży, gość. Ja nie znają litości, już dobiją mnie. Kurde, ja pierniczę, nic dzisiaj nie śmieję. Dobra, ale jeszcze żyję, może się udać. Jak uda mi się podnieść tego Mosina z ziemi? Muszę go przeładować na pewno. Już sobie ułożę plan w głowie. Przeładować Mosina i strzelać do gościa. Dobra. Oby ten kowak się na coś przydał. Nie wiem, co jest, ja żyję, nie żyję do domu. Co to jest? Przecież to jest piramida. Tego się bandażują, tam jest w środku. On nie wie, że ja przeżyłem. Teraz go ubiję jak psa. Tylko pojawi się w oknie. Kuźwa, nie trafiłem go. No i po wszystkim, nie mam naboi do Mosina. Kurde no, ale mam do BK. Kuźwa, muszę się zabandażować. Ja pierniczę. Ja będę teraz mydlał. I muszę zemdleć, żeby nie spać do tych mumii. Zabiłem je. Ale to zginąłem z wykrwawienia, nie zdążyłem się zabandażować, nie? 7,62 jednak nie takie mocne. Oj Monika, no i co teraz? Nawet pomoc kondzia i tranego ziomuś taktyczna pomoc. Nie pomogła. No nic, myślę, że ale kusi, żeby tego piątaka do tej maszyny jeszcze wrzucić i pociągnąć tego jednorękiego bandyta jeszcze raz. Tylko kliknę, tylko się zrespię. Zobaczę, gdzie będę zrespiony. Nie muszę się odświeżyć w Daisy, bo to tak nie może być. No przecież jak ja nie trafiałem tych gości, no przecież to jest nieporozumienie. No. Dobra, super. I to będzie w Czernogorsk. Fajnie, podoba mi się. Dlatego, że pobiegnę sobie na północ do Panho. To jest przecież na Deżino, tak? Tłumaczę. Do Zielonego pobiegnę. Genialnie. No i gitara, tak? Tutaj. A tutaj przecież jest jeszcze... Tutaj jest policja, nie? Gdzieś to tutaj jest. O, taka balota. No tak. Nie, ale na balotę nie. Tu jest policja. Tak, tu jest policja. Tutaj biec centralnie, tutaj. Co to za... Miał typek szczęście. Tak, ewidentne szczęście. Kurde, ale jak to jest, że... Ale mu się trafiło, nie? No zwykle jak jest 1-1, jak się z kimś konfrontuje, no to 9/10 przypadków wygrywam, nie? I jak tylko, jak jest więcej, co jest? Im więcej jest graczy, tym ich szanse maleją, a tak kurde dzisiaj naprawdę miał szczęście. Tylko dobiegnę do komisariatu, tego jednorękiego bandytę lekko, tylko tak machnę tą jego wajchą, tak? Na Kamyszowo i masz dwie bazy, na Kamyszowo. Kamyszowo. A tutaj Kamyszowo, no tak, później nawet na lewo od Kamenki chyba nawet jest militarka, już nie pamiętam. Kamyszowo, tak, wybrzeżem. Ale wiesz co, chyba kusi mnie, żeby pobiec właśnie na północ i do Zielonego. Ja dzisiaj i tak zdecyduję następnym razem. Pobiegnę do policji teraz, więzienie i dalej torami masz namioty. No dokładnie, więzienie tak, na lewo, nie? Na zachód. Na zachód niby bardziej rozwinięty. No ludzie emigrują, nie? Ale to już jutro decyduję. Dzisiaj sobie pójdę do policjacaj i znajdę gana porządnego i tyle. Następnym razem ten procesor sobie ustawię, żeby mnie nie lagowało. Jeszcze już powinno działać dobrze. Pieka. Ale tak, masz pewną broń i potem do góry Pawlowo. No rzeczywiście, Pawlowo jest ten opad radioaktywny. Tam małpijat. No tak, może zrobię następnym razem. Pobiegnę sobie. Ja lubiłem ten szlak. Pawlowo co nasz szlak. Lubiłem szlak właśnie na tutaj dołami, później na północ, no i później jak najbardziej do Zielonego, nie? Nawet preferowana jest ta droga. Jedyna logiczna. Ale dzisiaj już, kurde, trochę późno i ten... I szybko znajdę sobie gana. Par. 22. W życiu bym nie przypuszczał, że znajdę takie naboje na wybrzeżu. O kurde, takie mam lagi? Ja, no to tym bardziej. Ja pierdolę. MK2. No, jestem w szczepku urodzony. Magazynek do MK2. Jeden z najlepszych startów, jakie miałem w życiu. A u góry to już tier 4, tak. I mam krótkofalówkę i spodnie poli, bo baterii nie mam. Ale lagi to musi być rozwiązane. I Skorpion na i 9.19, tylko takie lagi, że nie mogę tego kliknąć. Nie mogę tego wziąć, ale udało się to wziąć. Dobra. I kolejny Skorpion, ale już jednego mam. Stanie nowym, no to dobra. Tylko chciałbym znaleźć coś, żeby było ze sobą kompatybilne. Magazynek do Skorpiona chociażby. Potem to za mapka na Steamie. Co to za serwer? Thesaviors hashtag 3. 1pp. Jak co? Dobra, tutaj w domu będę się logał, bo już kurde tak czuję zmęczenie poważne. No i dobra, może nie zakończamy na wysokiej nucie, ale z pewnością nuty dzisiaj były. Było wiele wysokich nut, wiele wzlotów, upadków, więcej upadków.
No dobra, no to będę leciał do następnego. Następny raz niestety dopiero, znaczy jutro na pewno 23:15 na tym kanale Hearts of Iron 4 Sztuka Wojny. Będziemy ostro z Diegiem jechać do Odciny, a Daisy być może w poniedziałek. No, w poniedziałek, dziś po południu, tak. Ale to jeszcze zobaczymy. To dobra, no to na razie, to trzymajcie się. Dzięki za dziś, na razie.